Cześć, jestem Weronika. Kilka miesięcy temu postanowiłam kupić sobie zwierzaka. I to dosyć nietypowego, owianego złą sławą szczura. A właściwie to szczury, bo żaden szczur nie powinien żyć samotnie. Potrzebuje towarzysza. A właściwie całą bandę. Ale do rzeczy. W dzisiejszym odcinku przedstawię podstawowe, najważniejsze informacje dotyczące szczurów, które każda osoba, która planuje, posiada już szczury lub chce się dowiedzieć czegoś o tych ciekawych ssakach, powinna wiedzieć. Zaczynamy! Po pierwsze i najważniejsze, szczury to zwierzęta stadne, dlatego powinny żyć w stadzie, a nie samotnie. Potrzebują towarzysza tego samego gatunku, bo na przykład jeżeli dobierzemy do naszego szczura taką myszkę, no to szczur może ją zagryźć. Oprócz tego dobrze jest wybrać szczury tej samej płci, czyli dwa samce albo dwie samiczki. Ewentualnie, jeżeli chcemy parkę, no to należy je wykastrować. Szczury to zwierzęta bardzo empatyczne, dbają o siebie nawzajem i nie zostawiają swojego w potrzebie. Także jeżeli starszy osobnik nie może już na przykład zejść z góry klatki na dół po jedzenie, młodszy mu przynosi to jedzenie. Natomiast młodsze szczury uczą się od starszych kuwetowania, czyli załatwienia swoich potrzeb w kuwecie. Proste. Pamiętajmy, że szczury żyjące samotnie mogą częściej chorować, być apatyczne, bez energii. Także jak już bierzemy te szczury, no to minimum dwa. Szczury potrzebują klatki, a nie terraria. Terrarium nie zapewni im odpowiedniej cyrkulacji powietrza, a także nie można w nim powiesić hamaków, które szczury tak uwielbiają. Ponadto terraria też zwykle są niższe, a szczury potrzebują wysokiej klatki. Także im wyższa, tym lepsza. Jakie są wymiary? Takie minimum to jest 80 cm długości, 80 cm wysokości i 50 cm szerokości. Także klatka musi być dosyć duża, a to dlatego, że szczur razem z ogonkiem jest dosyć spory, szczególnie samce, także on musi mieć możliwość obrócenia się w tej klatce. Jeżeli chodzi o wybór klatki na ten moment, to polecam Wam to, co pewnie 99% wielbicieli tych zwierząt, czyli dwie klatki bezkonkurencyjne, klatka Frodo i klatka Perfect. Klatka Frodo jest tańsza, kosztuje około 185 zł, a można znaleźć pewnie za niższą cenę. Występuje w dwóch kolorach, beżowy i czarny. Klatka ma wymiary 80 cm wysokości, 78 cm długości i 48 cm szerokości. Oprócz tego mieszczą się w niej minimum, maksimum 4 szczury, więcej się w nich nie zmieści osobników. Odległość między prętami to 1,3 cm, czyli dosyć mało, ale bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi, żeby te szczurki nam nie wyszły. Jeżeli są samiczki, są również mniejsze, to przy dużych odstępach prętów mogą one nam gdzieś uciec. Także to jest na plus akurat przy tej klatce, ale jest to jednocześnie wada, gdyż ciężko umeblować naszą klatkę, jeżeli nie możemy się tam do niej dostać. Mimo to klatka jest polecana przez wielu, głównie ze względu na cenę do jakości. Natomiast jeżeli mamy kilka złotych więcej w portfelu, możemy zainwestować w trochę lepszą, mocniejszą, droższą klatkę, czyli klatkę Perfect, bądź Perfect Maxi, która jest tą samą klatką, tylko jest po prostu wyższa o 40 cm. Ma jakby dodatkowy moduł i mieści oczywiście więcej szczurów. Ponieważ Perfect w normalnych wymiarach, czyli 77 cm długości, 50 cm szerokości i 86 cm wysokości, bądź 126, jeżeli mamy Perfect Maxi. Klatka Perfect kosztuje około 250 zł, Perfect Maxi to koszt 380 zł. Oczywiście około można kupić je taniej na OLX-ie, gdzieś na grupie na Facebooku. Można znaleźć, pewnie bardzo dużo osób ją sprzedaje, natomiast na Zooplusie tak kosztowało, jak ja ją kupowałam kilka miesięcy temu. Ja osobiście kupiłam klatkę Perfect właśnie ze względu na to, że jest ona przesuwana, można ją na przykład przywieźć do pokoju, czy łatwiej wyczyścić, łatwiej jest ją w środku urządzić.
No i w ogóle stwierdziłam ogólnie z podsumowania wszystkich recenzji i opinii innych, że klatka Perfect jest mimo wszystko wytrzymalsza, mocniejsza i lepsza niż Frodo. Jedyny minus, jak na razie moim zdaniem, a myślę, że też zdaniem wielu osób, są odstępy pomiędzy kratami, które wynoszą w tym przypadku 2,5 cm, czyli już są na tyle duże, że nasze szczurki, te mniejsze bądź samiczki, szczególnie mogą wyjść nam i uciec z klatki. Także jeżeli by się coś takiego zdarzyło, bądź boimy się, że może takie coś wystąpić, warto klatkę osiatkować, znaczy kupić taką siatkę w sklepie budowlanym i nałożyć ją na naszą klatkę. Szczury to zwierzęta domowe, dlatego powinny być trzymane w domu. Nie wynosimy szczura na dwór bez potrzeby, nie wyprowadzamy go na spacer i nie wypuszczamy go na wybieg na ogródek. Szczury są wrażliwe na światło słoneczne. Łatwo się zarażają, łatwo się przeziębiają, mają wrażliwe uszy, drogi oddechowe. Generalnie w ogóle są chorowitymi zwierzętami, dlatego jeżeli chcemy, żeby szczur był jak najdłużej z nami, no to dbajmy o niego i trzymajmy go w domu. Uważajmy na niego, bo żyje tak od 2 do 3 lat, także bardzo krótko. Szczury muszą mieć wybieg. Te zwierzęta są obżartuchami, dużo jedzą, także potrzebują też dużo ruchu. W klatce nudzi im się, potrzebują wybiegu, takiego minimum 2 godziny dziennie. I to mówiąc wybieg, mam na myśli łóżko, pokój, pomieszczenie, gdzieś, gdzie mogą swobodnie się poruszać i gdzieś, gdzie nie zrobią nam ani innym rzeczom martwym krzywdy. W sensie, że mogą pogryźć kable, mogą pogryźć nasze ważne rzeczy, notatki, wszystko, cokolwiek jest ważne, musimy to schować, zabezpieczyć, pamiętajmy o tym. Natomiast mimo wszystko szczur potrzebuje tych wybiegów codziennie, a myślę, że można ten czas poświęcić na zabawę, poświęcić na przebywanie ze szczurem, stworzyć jakieś zabawki, przeszkody, na przykład z kartonu, zamek z kartonu, czy pudełka po chusteczkach, można stworzyć jakiś domek, mata smakowa, tak zwana mata, gdzie poutykane jest jedzenie i szczur po prostu tego szuka. Możemy pobawić się ze szczurem taką wędką dla kotów, nada się, albo dać im piłeczkę, która w środku ma smakołyk i szczur próbuje się tam dobrać do tego smakołyku. To wszystko będzie wpływać na szczura, będzie go stymulować, on będzie chciał się bawić, on potrzebuje coś nowego ciągle, on nudzi mu się szybko, on się bardzo szybko uczy, ale też bardzo szybko nudzi. Także trzeba go jakoś zająć i też zmusić do ruchu. Zanim przygarniemy szczury, powinniśmy poszukać weterynarza w okolicy. Najlepiej takiego, który jest otwarty 24 godziny na dobę, czyli non-stop. Ponieważ zdarza się, i to bardzo często z tego, co czytałam, że w nocy trzeba jechać ze szczurkiem do weterynarza, ponieważ dzieje się coś nagłego, jakaś pilna sprawa. Te zwierzęta są bardzo chorowite, a to dlatego, że żyją bardzo krótko, więc ich proces starzenia jest bardzo szybki. A tym samym te wszystkie choroby, które zwykle, nie wiem, pojawiają się na przestrzeni 10 lat, u szczurów pojawiają się bardzo często, bardzo szybko. Zwierzaki trzeba obserwować, obmacywać, sprawdzać, czy nie ma guzków, ważyć je, brak apetytu, kichanie, brak chęci do zabawy, chrypka, czy zmiana koloru sierści, wszystko może świadczyć o chorobie. Dlatego wtedy powinniśmy udać się niezwłocznie do weterynarza od małych zwierząt. Uwaga, od małych zwierząt, nie do pierwszego lepszego. Bolącym zębem idziemy do dentysty, a nie do internisty. Tak, z małym gryzoniem nie idziemy do pierwszego lepszego weterynarza, tylko takiego, który na szczurach się zna. A ponadto warto chodzić na kontrolę tak co pół roku z naszym pupilem, żeby sprawdzić, czy aby wszystko jest w porządku. Jeżeli poważnie podchodzimy do hodowli, kierujemy się rozsądkiem i dobrem zwierząt, nie kupujemy zwierząt w sklepach zoologicznych.
Wiem, że jest to wygoda, ponieważ decydujemy się na zwierzaka, idziemy do sklepu, kupujemy klatkę, jedzenie, akcesoria, wszystko co chcemy, wracamy do domu i cieszymy się naszym zwierzakiem. Super. No ja to już czekam od października na moje szczurki, także ja to rozumiem, ale zwierzęta w sklepach zoologicznych mogą być chore, mogą mieć wady genetyczne, mogą być w niespodziewanej ciąży. Zwierzęta są rozmnażane i przewożone w tragicznych warunkach, w środowisku idealnym do rozwoju infekcji i chorób. To nie jest tak, że my kupując szczura w zoologicznym go ratujemy, tak? Bo on ma tam straszne warunki, bo jest nam szkoda go. Ale pamiętajmy, że na jego miejsce pojawi się 10 nowych szczurów, a ich już nie przygarniemy. Sklepy chcą tylko zarobić. Liczy się zysk, a nie dobro zwierząt. Że jeżeli jesteśmy rozsądni, nie napędzajmy sprzedaży w sklepach zoologicznych. Pewnie zastanawiacie się teraz, to skąd wziąć szczura, jak nie ze sklepu. Istnieje kilka zarejestrowanych hodowli w Polsce, które sprzedają te zwierzaki. Wystarczy napisać, wypełnić ankietę i czekać, czekać, czekać na swoją kolej. Zwykle jest to 3 do 4 miesięcy, ale podobno warto. Można szczurki adoptować, dlaczego by nie? Tutaj pojawia się również ankieta, wizyta przedadopcyjna, umowa. Wystarczy napisać do domu adopcyjnego lub tymczasowego w okolicy, że chcecie przygarnąć jakieś szczurki i co powinniście dalej zrobić. Na grupach o szczurkach na Facebooku możecie znaleźć czasami ogłoszenia, że ktoś chce sprzedać, oddać swoje szczury. Także jest również taka możliwość wziąć je od prywatnej osoby. Jeżeli chodzi o ogłoszenia i fejkowe hodowle na OLX, radziłabym uważać, ponieważ podobnie jak ze sklepami zoologicznymi, nie chodzi tutaj o dobro zwierząt, ale jedynie o pieniądze. Także apeluję, nie kupujmy w sklepach zoologicznych, są inne możliwości. Co jedzą szczury? Może i wszystko zjedzą, ale nie wszystko jeść powinny. Szczury mają tendencję do tycia. Także to my powinniśmy być konsekwentni i uważać na to, co, ile i kiedy dajemy naszym pupilom. A także zapewnić im odpowiednią dawkę ruchu. To, co mogą, a raczej to, co powinny jeść szczury, są to nasiona, na przykład słonecznika czy pestki dyni. Warzywa, na przykład marchew, ogórek, papryka, burak, a także owoce i zioła. Głównym składnikiem szczurzej karmy są zboża. Zawierają one węglowodany, białko, minerały, witaminy i pomagają w ścieraniu zębów naszym pupilom. W małych ilościach szczurki mogą również jeść makaron, jajo czy mięso. Co ciekawe, istnieje korelacja pomiędzy wyglądem opakowania karmy a jego zawartością. Im opakowanie jest ładniejsze, bardziej ma zachęcić do kupna, tym karma jest gorszej jakości. To, czego nie powinny jeść szczury, to potrawy smażone, przyprawione, solone, nieświeże, zepsute. Nie powinny szczury jeść sera, nie powinny pić ani mleka, ani alkoholu, ani spożywać słodyczy. To mit, że szczury jedzą ser. Ser jest bardzo tłusty, bardzo niezdrowy, jest solony, no i może naszym szczurkom zaszkodzić. Podobnie jak mleko, które zawiera laktozę, która powoduje problemy z trawieniem, oraz kazeinę, która wspomaga wzrost nowotworów. A jak wiemy, bądź nie wiemy, szczury bardzo często chorują na nowotwory. Także nie podajemy ani mleka, ani sera. Podsumowując, szczurki to żywe i towarzyskie zwierzęta, uwielbiają kontakt z właścicielem, są inteligentne, chętnie się uczą, ale również szybko nudzą. Potrzebują sporej klatki, długich wybiegów, zróżnicowanego jedzenia oraz stałej opieki weterynaryjnej. O czym jeszcze nie powiedziałam, a jest to dosyć istotna rzecz, to fakt, że szczury to zwierzęta nocne, także one żyją w nocy. O 3-4 godzinie w nocy u nich zaczyna się dopiero impreza. Także mogą być bardzo głośne w tej klatce. Jeżeli mamy słaby sen, taki lekki, no to potrzebujemy albo zatyczek, albo dźwięku szczelnych drzwi. Albo po prostu musimy się do nich przyzwyczaić. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia.